Z programu Rybactwa i Morze, z środków lokalnej grupy rybackiej Północno-Kaszubskie w Władysławowie otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę budynku punktu informacji turystycznej w miejscowości Osłonino. Jest to przy boisku sportowym, które jest tutaj w tym miejscu i będzie to punkt informacji, ale również będzie to obiekt przeznaczony do potrzeb naszych mieszkańców na działalność społeczną i kulturalną. Wplata to się w trasę rowerową, która przebiega z Pucka do Kosakowa przez Osłonino. Również pokazuje atrakcje turystyczne Żucewa, całego tego pasa. A mówiąc już o korzystaniu z tych walorów przyrodniczych, z tego spokoju, to w ubiegłym roku takie miejsca, tak jak Groty Mechowskie, Osadę Łowców Fok czy Przystań w Swarzewie, odwiedziło łącznie 25 tysięcy turystów. Pokazuje to, że jest zapotrzebowanie na wypoczynek w spokoju, ciszy, z daleka od zgiełku. I właśnie w tym kierunku chcielibyśmy iść, budując nowe zagospodarowanie w Osłoninie, ale bardzo takie wyważone, nie narzucające, zabudowujące wszystko, co jest wokół. Ma być to miejsce przyjazne, połączone z przyrodą i z otoczeniem.